Mija 75. rocznica wyzwolenia Krajenki, wkroczenia wojsk sowieckich do Krajenki i przyłączenia tych ziem do Polski. Ale jednocześnie luty to wielka tragedia dla Krajenki. Ten luty 1945 roku to dokładnie zniszczenie miasta. 2/3 miasta zniknęły z powierzchni ziemi. Według mnie był to wyrok śmierci wydany na miasto przez dowództwo pierwszego frontu białoruskiego, które przeszło przez miasto i szło w kierunku Piły. Wyrok śmierci. Dlaczego tak uważam? Bo to nie były czyny pijanych żołdaków, którzy grabili, palili, gwałcili. To było wyliczone, to było zaplanowane. Niszczono duże piętrowe kamienice, sklepy, zakłady pracy. Pozostawiono domy niskie, parterowe, niezamożne. Dlaczego uważam, że to był wyrok śmierci? Jeżeli popatrzymy na ogrom zniszczeń i co pozostało, widać, że to nie było chaotyczne niszczenie miasta, ale zaplanowane. Całe centrum miasta praktycznie przestało istnieć. Kwartały z kamienicami przy rynku, czyli przy ulicy Złotowskiej, przy ulicy Kościuszki, Szkolnej, zostały pozbawione domów. Zostały tylko kupy gruzów. Zanim dokonano destrukcji kamienic, budynków, wysadzeniu ich w powietrze, spaleniu, najpierw je ograbiono, wyniesiono z nich wszelki wartościowy sprzęt, meble, pianina, dywany, obrazy, zegary, a nawet zastawy. Po zabraniu tego wszystkiego i zgromadzeniu w szkole podstawowej, która na ten czas była wielkim magazynem rabunkowym, a robiły to specjalne oddziały, oddziały frontowe już poszły dalej, walczyły o Piłę, a tutaj wkroczyły oddziały wyspecjalizowane w rabowaniu, w zbieraniu tych rzeczy. Gdy te kamienice zostały pozbawione tych cennych przedmiotów, podpalono je miotaczami ognia, które były zdobyte na wojsku niemieckim. Budynki, które nie uległy całkowitemu spaleniu, a były to budynki murowane, więc spaliły się tylko elementy drewniane, mury pozostały. Można było to odbudować, ale dokonano jeszcze czegoś. Zaczęto wysadzać co bardziej mocniejsze ściany, budynki i wszystko legło w gruzach. Tak, w ten sposób praktycznie cały rynek i okoliczne kwartały zostały zrujnowane. Wyroku śmierci nie wykonano jedynie na kilku budynkach, które były niezbędne dla władz sowieckich. Był to młyn, piekarnia, spichlerz zbożowy, rzeźnia i masarnia. One były niezbędne, aby zaopatrywać front w potrzebne artykuły spożywcze. I jeszcze jedno. Oszczędzono wszelkie obiekty sakralne. Kościół katolicki, kościół ewangelicki, caritas, czyli plebanię dzisiejszą. Te obiekty praktycznie nie zostały naruszone, ostrzelane w trakcie działań wojennych, ale nie zostały zgrabione, nie zostały spalone, nie okradzione. Z przekazów wiem, że w kościele katolickim, w kościele świętej Anny strzelano po ścianach, pocięto jeden obraz, ale nie zrabowano, nie wyniesiono, nie spalono. Dlaczego? To polityka. Władze sowieckie dokładnie wiedziały, że jeżeli będą niszczyli obiekty sakralne, to ich sojusznicy na zachodzie, czyli Stany Zjednoczone, Anglia i Francja, będą mieli do nich pretensje, więc to oszczędzali. Tylko dlatego, żeby mieć święty spokój. Można powiedzieć, haniebne czyny, zbrodnia, brutalność hord wschodnich, ale
To samo czynili żołnierze niemieccy na terenach sowieckich, Związku Radzieckiego, na Białorusi, Ukrainie itd. To samo. Grabieże, gwałty, palenia, niszczenia, mordowania. Wojna to brutalność. Niewybaczalna brutalność, ale każda ze stron popełniała takie zbrodnie. Amerykanie i Anglicy bombardowali niemieckie miasta. Drezno, Hamburg, bombardowali dzielnice cywilne. Te, gdzie mieszkali zwykli ludzie. W tych nalotach ginęło po kilkadziesiąt tysięcy osób. Amerykanie zrzucili bomby atomowe na Japończyków, gdzie zginęło także po kilkadziesiąt tysięcy osób w każdej z nich. Niemcy tak samo postępowali na początku wojny, kiedy bombardowali polskie miasta, bezbronne miasta, tylko po to, żeby pokazać swoją siłę. Po powstaniu warszawskim wysadzili całą Warszawę w powietrze. Spalili i wysadzili. Każda ze stron wojny ma na sumieniu wiele przykrych rzeczy, które zrobiła ludziom i ludzkości. Wojna to najgorsze, coś, co może nam się przydarzyć. Żyjmy w pokoju jak najdłużej.